Dzień dobry wszystkim. Dzisiaj będziemy kontynuować z Państwem temat, o którym mówiliśmy na poprzednim wideo. Jak reagować na próby chamstwa, manipulacji czy prowokacji wobec nas, stosowane wobec nas. I do nagrania tego wideo zmotywowało mnie przeczytanie dwóch pytań w komentarzach zrozumienie, że prawdopodobnie nie do końca precyzyjnie wytłumaczyłam, o co mi chodzi. Pierwsze pytanie dotyczyło tego, czy ta technika, o której mówiliśmy na ostatnim wideo, nie jest techniką, która zaprzecza technice bliżej dalej. Dlaczego ja na chamstwa, na jakieś prowokacyjne zdania proponowałam spytać się kogoś, czy ta osoba dobrze się czuje, czy coś się nie stało, czy mogę ci pomóc. I w tym pani zadająca to pytanie zobaczyła metody bliżej. Nie, to nie jest to bliżej dalej. Tu nie ma w ogóle nic z bliżej, z bliskości, z próby bliskości. Tutaj my załatwiliśmy dwie cele. Po pierwsze, nie poddaliśmy się prowokacji czy manipulacji, nie zaczęliśmy odpowiadać na pytania, a to jest bardzo ważne, i skierowaliśmy uwagę osoby, która nas prowokuje, na niego samego. I ja dzisiaj opowiem o takich kilku technikach reakcji na różne sytuacje, w zależności od tego, czy chcemy utrzymywać kontakt z tą osobą dalej, czy to jest ktoś ważny dla nas, czy to jest ktoś przypadkowy, na kim nam nie zależy i tak dalej. I nie boimy się utraty tej relacji. I ja opowiem, jak reagować, i Państwo będziecie mogli wybrać dla siebie swój bardziej odpowiadający sposób. A drugie pytanie, które też mi się bardzo spodobało, zadała dziewczyna, która była w sklepie albo pracuje w sklepie, i absolutnie obca osoba, obcy pan powiedział jej, że ona ma, że używa zbyt mocnych perfum. Oczywiście to przekraczanie granic, i ta dziewczyna poczuła się trochę niezręcznie i zaczęła się tłumaczyć, że to nie jej perfumy i że możliwe, że poprzednia klientka zostawiła ten zapach po sobie. I tutaj to było absolutnie błędne. Po pierwsze, błędem jest, żeby się czuć źle, kiedy ktoś jest wobec nas krytykujący, albo chamski, albo próbuje przekroczyć nasze granice. Nie należy czuć się w tych sytuacjach źle. Ja potem wrócę do tego, dlaczego i co z tym należy robić. A po drugie, nie należy nigdy komentować krytyki zastosowane wobec nas, nigdy nie wolno komentować, nigdy nie wolno odpowiadać na pytania i nigdy nie wolno gubić się, denerwować się, podchodzić do tego emocjonalnie. I co mam na myśli? Zaraz to wytłumaczę. Po pierwsze tak, w sytuacjach, w każdej sytuacji, kiedy ktoś nas atakuje, krytykując, załóżmy, tak, i zadaje pytania, to nie wolno nam odpowiadać na te pytania. To trzeba po prostu zapamiętać. Absolutnie po prostu wytatuować sobie w sercu i w głowie, że nie wolno odpowiadać na pytania manipulanta, prowokatora albo chama. Co należy zrobić? Należy odwrócić jego uwagę od siebie i skierować na niego samego, żeby on się zaczął zastanawiać nad innymi rzeczami, nie nad krytyką nas, tylko zaczął sam odpowiadać na pytania. Wtedy my przyjmujemy tą inicjatywę i my dominujemy go, tak? Dominuje w negocjacjach, czy w rozmowach, czy w jakichś tam dyskusjach, czy nie wiem, po prostu w zwyczajnej jakiejś rozmowie, dominuje zawsze ten, kto zadaje pytania. Podporządkowany, taki zgaszony jest ten, kto na te pytania odpowiada. Dlaczego? Dlatego, że i tym bardziej nie wolno odpowiadać na pytania, kiedy ktoś dosyć krytycznie nam je zadaje. Dlatego, że odpowiada na pytania zawsze ktoś, kto się tłumaczy,
Tak? A tłumaczy się kto? Tłumaczy się ktoś, kto jest winny. Jeśli ja siebie nie uważam za winnego, to ja się nie tłumaczę. Co zrobić i jak wyjść z sytuacji, żeby nie odpowiadać na pytanie i nie dać siebie zdominować? To bardzo dużo informacji i dużo więcej i ciekawej informacji będzie na tym szkoleniu, które obiecałam, ale które z pewnych przykrych powodów musiałam przełożyć. Ale ono będzie na pewno. Informacja będzie podana na blogu przy okazji. Wracając do dzisiejszego wątku, bo dzisiaj też rozmawiamy troszeczkę na ten temat, nigdy nie wolno odpowiadać na pytania manipulantowi, prowokatorowi albo osobie, która nas krytykuje. I nigdy nie wolno się tłumaczyć, absolutnie nigdy nie wolno, będąc zaatakowanym przez kogoś, mówić, ale Państwo mnie źle zrozumieliście, ale to nie jest tak, ja zaraz Państwu wszystko wytłumaczę i wszystko będzie dobrze i Państwo mnie zrozumiecie. Nie wolno. Po pierwsze, osobie, która atakuje, nie chodzi w ogóle o to, żeby poznać sedno i sens rzeczy, tylko chodzi o to, no to może też temat do następnego filmiku, ale w dwóch słowach powiem. Osoba, która krytykuje, oczywiście ona się tłumaczy, że jest sprawiedliwa, albo tłumaczy się tym, że może wyrażać własną opinię, czy zdanie, czy pogląd. Ale tu nie o to chodzi. Tak naprawdę wiele osób mogą mieć różne opinie na nasz temat, mogą w czymś być lepszymi fachowcami, na czym się znać lepiej. I oni mogliby też dosyć sprawiedliwie wyrazić swoją opinię i pogląd. Ale dlaczegoś tego nie robią? Dlatego, że krytykuje zawsze tylko ktoś, kto chce w ten sposób się dowartościować tym, kogo on krytykuje. Jego życie jest z jakiegoś powodu nieszczęśliwy, może on sam do tego nie chce się przyznać, ale tak jest, on jest osobą nieszczęśliwą i ta cała, to niezadowolenie, te jego porażki, to jego nieumiejętne radzenie sobie z własnymi sprawami czy problemami powoduje w nim, że on znajdując, załóżmy według niego, jakiś słaby punkt w kimś, musi wyrazić swoje zdanie albo musi zdeprecjonować osobę, którą on krytykuje. Przez 5 sekund czując się lepszy. Po prostu taka osoba z własnymi brakami i problemami, ona w tym momencie jakby wypuszcza to powietrze i czuje się troszeczkę bardziej szczęśliwa, tak? Że komuś dokopała, że kosztem tamtej osoby pokazała, jaka ona jest lepsza od niej, od tego, kogo ona krytykuje. Także wszystkim osobom mającym ciągoty do krytykowania innych osób, do pisania na przykład negatywnych komentarzach u kogoś, albo nie wiem, no w różnej formie ta krytyka może się przejawiać, tak? To ja szczerze polecam tym osobom zastanowić się, co im nie odpowiada w ich życiu, a takie coś na pewno jest, i najlepiej iść na terapię, przepracować te swoje braki, bo to się skądś bierze, ta chęć do walenia komuś. Bierze się z własnej nieumiejętnego poradzenia sobie ze swoim życiem. To na 100%. Człowiek szczęśliwy, człowiek, który ma cel, który żyje tak, jak on chce, który żyje komfortowo w jego rozumieniu, tak? On nie będzie nikogo krytykował, nie będzie pisał jakieś komentarze. Ja nie wyobrażam sobie Nawalnego piszącego na YouTube komuś obrzydliwy tam, czy głupie komentarze, tak, czy krytykujące. Nie wyobrażam sobie Niemcowa, po prostu oglądam tych polityków, ich wykłady i tak dalej. Mnie to interesuje ten temat. Także i to są ludzie, których ja bardzo szanuję. Ja nie mogę sobie wyobrazić żadną osobę, którą szanuję, żeby ta osoba pisała jakieś złośliwe komentarze, tak? Dlaczego? Dlatego, że tacy ludzie nie mają czasu na to. Oni nie mają czasu, żeby zajmować się rzeczywiście głupotami. I swój czas oni raczej kierują na to, nie żeby krytykować innych, tylko co ja w swoim życiu mogę jeszcze zmienić, żeby mi żyło się lepiej. To jest normalne, zdrowe podejście. Natomiast jeżeli ktoś się poddał i uważa, że
on nie może zmienić swojego życia i stać się szczęśliwym człowiekiem, to on nie podejmuje prób pracy nad sobą i siedzi, pisze złośliwe komentarze, albo mówi ludziom w twarz jakieś brzydkie rzeczy, albo wyśmiewając kogoś, deprecjonując i tak dalej. I może rzeczywiście osoba, którą ktoś krytykuje, nie jest doskonała, nie jest perfekcyjna i tak dalej, ale tu nie o to chodzi. Chodzi o tą jakąś niezaspokojoną potrzebę osoby, która krytykuje. To są braki, nad tym trzeba pracować, bo to jest bardzo widoczne, tak? Zresztą osoba, która jest poddawana krytyce i reaguje na nią w sposób taki bardzo, jakby to powiedzieć, ona cierpi na przykład z powodu tej krytyki, tak? Zaczyna kłócić się, wykluczać się, udowadniać coś, coś tam przytaczać jakieś dowody, czy tłumaczyć się, czy jeszcze coś robić. Taka osoba też ma braki, dlatego że reagowanie na kogoś obcego, kto jest chamski, prowokacyjny albo krytykujący, to też jest oznaką własnych braków. Też coś trzeba tam pójść na terapię albo na coaching i przepracować sobie jakieś tam swoje braki, tak? To jest tak w dwie strony. Także, ale wracając do naszych baranów, jak się mówi w powiedzeniu. Jeśli my już wiemy, że nie wolno odpowiadać na pytania i nie wolno się tłumaczyć. To po prostu na pierwszym miejscu, to na zawsze po prostu notujemy sobie, nie wiem, tatuujemy sobie w sercu, w głowie i tak dalej, że nie wolno nigdy się tłumaczyć. Nie wolno stawiać siebie w pozycji osoby zdominowanej. I jest jedna taka technika, na przykład, teraz opowiem kilka technik, technika, którą możemy zastosować, jeżeli ktoś jest wobec nas chamski. Załóżmy, ktoś wstaje i mówi do nas, że ma pan źle zawiązany krawat, tak? Albo rzeczy, które pan mi sprzedał, do niczego się nie nadają, albo beznadziejnie, po prostu macie tu bardzo wysokie ceny i tak dalej, i tak dalej. Co można odpowiedzieć na te zarzuty wszystkie? Należy po prostu patrzeć na tego człowieka, który, nie wiem, albo wyzywa, albo krytykuje, albo ma jakieś tam wymagania, jest niezadowolony. Należy na niego patrzeć, jak patrzy bardzo dobry, doświadczony psychiatra na osobę, która do niego przychodzi. Należy wysłuchać, po pierwsze, kiwając głową tak, tak, proszę mówić, i pozwolić, żeby ten ktoś bardzo niezadowolony i delikatnie to ujmując, wystrzelał się, żeby on powiedział wszystkie swoje niezadowolenia, wszystkie swoje żale do całego świata i do nas w szczególności i tak dalej, i tak dalej. I nie przerywać mu, niczego nie udowadniać, nie tłumaczyć, nie w ogóle nie stawać się w pozycji osoby zdominowanej przez niego, tylko uważnie słuchać, wręcz nawet zachęcać do dalszego dialogu, monologu, tak? Tak, a to ciekawe. Aha, dobrze. I cały czas prowokować, żeby on mówił jak najwięcej, jak najwięcej. I w końcu rozładuje mu się bateria po prostu i on poczuje się bardzo nieswojo, no bo jakby on tyle się wystrzela, ale nikt nie reaguje, nie ma żadnej kłótni, nic nie następuje. Przecież on to robił w jakimś celu, tak? Wywołać u nas jakąś agresję, żeby po prostu sobie ulżyć, żeby zamiast iść na terapię, ulżyć wszystkim tym swoim brakom i niezaspokojonym potrzebom. To jest jedna z technik, tak? Potem możemy, załóżmy, weźmy na przykład to pytanie pod wczorajszym, nie pamiętam, wideo. Jak powinna była się zachować dziewczyna, którą jakiś pan niezbyt wychowany, do której zrobił uwagę, że używa bardzo mocnych perfumów. Na pewno nie wolno było jej się tłumaczyć i snuć wnioski, że może to jakaś inna pani.
I nawet po prostu warto rozumieć, że nawet jeśli ja używam zbyt mocnych perfum, to jest to moje prawo, ja nie pytam nikogo o zdanie, osoby, którym się to nie podoba, mogą odejść na 10 metrów, jakby nie wolno, człowiek grzeczny, dobrze wychowany nie będzie nikogo krytykował, nawet jeśli rzeczywiście ja nie mam racji, tak? I ta pani nie powinna była się tłumaczyć, nie powinna tym bardziej była czuć się niezręcznie i czuć się zmieszana i tak dalej. Tak jak mówiliśmy, osoba, która próbuje zdominować, podważyć wasze samopoczucie, samoocenę, próbuje w taki sposób przekroczyć granice i zobaczyć, gdzie one przebiegają, te granice, tak? Próbuje w ten sposób zdobyć informacje o nas, na ile ona może pozwolić sobie względem nas. I co bym ja na przykład, co bym poradziła tej dziewczynie, albo inaczej, co bym ja zrobiła na jej miejscu? Na przykład do mnie podchodzi pan i mówi, że używa pani perfumy są zbyt mocne. Absolutnie nie zaczynam się tłumaczyć, że to nie moje perfumy, że to perfumy jakiejś pani. Ja po prostu, co my robimy? Pamiętamy, tak? Nie wolno odpowiadać na pytania i nie wolno się tłumaczyć. Więc jak możemy postąpić? Należy odpowiadać nie w każdych sytuacjach. Też proszę nie brać tego za dogmę. O tych wszystkich większości przynajmniej sytuacji będzie mowa na szkoleniu. Ale w tej sytuacji jak najbardziej należy odpowiadać pytaniem na pytanie. Dlatego, że w ten sposób my gasimy tego pana, my nie pozwalamy, nie stawiamy go w pozycji kogoś, kto może nam zadawać pytanie, a komu my będziemy odpowiadać na nie. Tak? Nie deprecjonujemy sami siebie, tylko przerzucamy to na niego, żeby on się jakby oddajemy. To jest każda manipulacja, to jest tak jak ping-pong, tak? Rzucili ci piłkę i ty chcesz oddać, a nie trzeba oddawać. Nie trzeba nigdy poddawać się na manipulację. I jak się nie poddać na tą manipulację? Trzeba zadać pytanie temu panu. Załóżmy, słyszymy, pani perfumy są zbyt mocne. Możemy się spytać, czy ma pan pneumatofobię? Mam dobrego specjalistę, może panu pomóc. Coś w tym rodzaju, tak? Odpowiadamy tutaj pytaniem na pytanie, żeby to on już zaczął zastanawiać się, czy on nie ma pneumatofobii, to jest fobia na perfumy. I po prostu w taki sposób należy zawsze reagować, zawsze pytaniem na pytanie. Przy okazji opowiem też może taki przykład. Robiłam wczoraj zakupy, bardzo późno, to jest takie bardzo duże centrum spożywcze całodobowe i pojechałam bardzo późnym wieczorem zrobić zakupy dla psów. Lubię, kiedy nie ma ludzi. Ważę owoce i pomyślałam sobie, że wezmę jeszcze trochę owoców dla córki. Stoi za mną pan z butelką alkoholu, a już powiedzieli na cały sklep, że za 10 minut kończy się sprzedaż alkoholu, bo do 22 jest na Ukrainie. Ja ważę swoje owoce i on mówi do mnie: szanowna pani, czy nie potrafiłaby pani troszeczkę szybciej ważyć te swoje owoce, bo nie zdąży kupić alkohol. I co bym ja zrobiła może 25 lat temu? 25 lat temu ja bym się poczuła niezręcznie, przeprosiłabym go, starałabym się pospieszyć, a on jeszcze był z kolegami swoimi. Też. Wydaje mi się, że troszeczkę byli pod szafę, ale może się mylę. Czułabym się niezręcznie, może przypomniałabym sobie, jak ja wyglądam, że jestem nieumalowana, czy jeszcze coś, a może się ze mnie śmieją. Natomiast wczoraj zareagowałam trochę inaczej. Ja oczywiście nie uciekłam nigdzie, ja ważyłam dalej te mandarynki dla córki i powiedziałam, a to jest pana sprawdzony sposób dla podrywania dziewczyn? Zawsze pan tak robi? I zważyłam sobie te owoce, spakowałam je i spokojnie poszłam. On się nie odezwał ani słowem.
Co to było? To było zerwanie szablonu. On nie był przygotowany na to, że jego chamstwo, bo on dosyć takim chamskim głosem powiedział, tak, że nie mogłaby się pośpieszyć, szanowna pani, tak? Nie był przygotowany na to, że ja nie zacznę się wykłócać czy udowadniać, że ja nie muszę się... Przy okazji jeszcze inne były wolne wagi, ale... To już tak, drobny szczegół. Co ja zrobiłam? Ja zerwałam szablon i ja troszeczkę lekko ośmieszyłam go przed kolegami. Tak? Absolutnie nie panikując, absolutnie nie zastanawiając się, czy ja robię to szybko, czy wolno. Ja robiła to we właściwym dla siebie tempie, a to, że on chce zdążyć kupić alkohol przed godziną 22, to jest jego problem. Trzeba po prostu przychodzić wcześniej albo zacząć mniej pić, nie wiem, jest dużo alternatyw. Natomiast no, ja nie będę po prostu ustępować mu i nie kupować pomarańczy córce, czy mandarynki po to, że on się śpieszy kupić swój alkohol. Także zawsze trzeba po prostu pamiętać i walczyć o siebie, nie tłumaczyć się, nie czuć się niezręcznie, jeśli ktoś jest chamski, tak? I dziewczyna z tymi perfumami po prostu powinna była się spytać, czy pan nie ma tej pneumatofobii, to jest fobia na zapach perfum. I wtedy by skierowała jego całą uwagę na siebie, zacząłby się zastanawiać, a póki on by się zastanawiał, pani by poszła dużo dalej. I jeszcze, jaka jest jeszcze technika? Jest ich mnóstwo, tak? Na przykład, taki ciekawy przypadek. Prowadzimy gdzieś lekcję albo wykład, tak? Coś, przygotowaliśmy się, tak, o czymś mówimy i tak dalej, i nagle ktoś wstaje i zaczyna nam zaprzeczać, albo pouczać, albo mówić, jak to jest w rzeczywistości, albo jeszcze coś, marnuje nasz czas, tak, próbuje popsuć nam nerwy, może, nie wiem. Jak się zachować w takiej sytuacji? W takiej sytuacji zachowujemy się troszeczkę podobnie jak w tej pierwszej, kiedy jak psychiatra prowokowaliśmy do mówienia, słuchaliśmy i tutaj tak samo. Możemy, z tą różnicą, że możemy pokazać od razu zdziwienie, że ktoś tak wstał na środku sali, załóżmy, albo może być inna jakaś sytuacja, tak? Albo po prostu stać i bez żadnych emocji słuchać, ale nie przerywamy, nie mówimy, że ale ja wiem lepiej, tak? Albo pan się myli, a dlaczego pan jest taki niegrzeczny? Nie, absolutnie. To jest reakcja, na którą liczy prowokujący, absolutnie. My słuchamy go jakiś czas, tak? I kiedy on kończy ten swój monolog, mówimy dobrze. Odwracamy się i zaczynamy dalej mówić do swojej widowni, czy sali i tak dalej. Oczywiście to jest troszeczkę takie chamskie podejście, ale Państwo sami sobie zastanowicie się, w jakich sytuacjach go można zastosować, tak? Bo uważam, że przerywanie komuś albo poprawianie kogoś samo w sobie jest też chamstwem i brakiem kultury. Także. Jeżeli, powtarzam, nie zależy nam na relacjach z tą osobą, jeżeli to jest ktoś obcy, kto próbuje popsuć nam humor, możemy zareagować właśnie tak. Kolejna technika. To jest technika metamodalności. To są takie, to jest bardzo fajna technika. Ja trochę więcej o niej będę mówiła też na szkoleniu. Kiedy na przykład... Na przykładach jest najlepiej pokazać, tak? Kiedy ktoś nas krytykuje. Miałam taką koleżankę, zawsze, ja mam tyle przykładów, nie wiem, jakbym żyła 300 lat, jak ten żółw. Miałam kiedyś koleżankę, która zawsze widząc mnie, kiedy przyjeżdżałam na Ukrainę, mnie krytykowała. I uważałam, że nie wyglądam najgorzej, ale z Liną, jak spotykaliśmy się, to ona zawsze mówiła jakieś tam drobne uwagi. I ja się też, no było mi smutno oczywiście, miałam wtedy 20 lat tam i tak dalej, mówię, że byłam innym człowiekiem. I co trzeba zrobić, jak można się zachować, kiedy ktoś wam mówi jakieś uwagi odnośnie waszego wyglądu, tak, albo czegokolwiek, krytykuje was, koleżanka najlepsza, tak. No zazwyczaj najlepsze koleżanki nas krytykują. Koleżanka mi wtedy powiedziała: słuchaj, ale ty przytyłaś. Słuchaj, no nie fajnie, wiesz, no w takiej wadze, no musisz iść coś zrobić, czy nie. Przytyłaś strasznie.
Jak należy na to zareagować? Na coś takiego odpowiadamy w sposób, który doprowadzi do szalu osoby, która próbuje Was krytykować. Trzeba się zapytać, udając szczere zdziwienie, przytyłam? Naprawdę? A jak wyglądałam przed tym? No, przed tym była szczuplejsza duża. Aha, a jak powinnam wyglądać według Ciebie? No i ona powie coś. Tak? A to kurczę, Ty się dobrze znasz na tym. A skąd, słuchaj, skąd Ty znasz, masz taką wiedzę? Może mnie poduczysz, podrzucisz mi jakieś materiały? A jak w ogóle należy wyglądać? Powiedz mi. A jak należy to? I starajcie się zadawać jak najwięcej pytań. A słuchaj, a co sądzisz o tym czy o tamtym? A to jest dobre? A słuchaj, a spodnie mam dobre? I jak najwięcej tych pytań. I osoba, która próbowała Was krytykować, ona poczuje się no, co najmniej niezręcznie. Ona już nie będzie wytrzymywała po prostu. Po prostu w ten sposób zmarzycie ten cały efekt jej krytykowania, bo ona chciała się dowartościować, jej się to nie uda. I ona poczuje się po prostu no, strasznie głupio. Będzie zmazany cały ten efekt jej i cel krytyki i poczuje się po prostu jak idiotka. Natomiast warunkiem jest, że będziecie się pytać szczerze, absolutnie z takim szczerym zainteresowaniem, zaciekawieniem, a jak powinnam wyglądać, a co, a lepiej wygląda, a wtedy wyglądałam 2 lata temu lepiej, tak? A teraz źle wyglądam, tak? A co powinna? A skąd ty nauczyłaś się? Skąd ty masz taką wiedzę? Może nauczysz mnie? No naucz proszę, podziel się proszę. Ja też bym chciała tak umieć, potrafić znać się na modzie, na wyglądzie. Kurczę, ja się nie znam. I to może być cokolwiek, tak? Tu akurat przytoczyłam przykład z koleżanką, ale może być tak samo, nie wiem, w pracy, gdzieś na zebraniu, czy jeszcze coś, ktoś was krytykuje, jakiś tam kolega, tak? Ale w pracy może lepiej trochę inaczej zareagować. Ja zaraz powiem, jak na zebraniu zareagować. No, nieważne, w jakiejś tam sytuacji ktoś państwa krytykuje, to można właśnie w taki sposób starać się zadawać jak najwięcej pytań, żeby doprowadzić go do szału, jak najwięcej i powiedzieć tak szczerze, słuchaj, no ty się znasz na tym, no ale naucz mnie, ale dlaczego, no ale powiedz mi, no słuchaj, no jesteś dorosły, jesteś w końcu po studiach, znasz się na tym, jesteś fachowcem, no wytłumacz mnie, no proszę, no ja naprawdę nie rozumiem, naprawdę, nie umiem się w tym znaleźć, po prostu naprawdę wytłumacz mi, no ale jeśli nie możesz tego wytłumaczyć, no to po co w ogóle zaczynasz tą rozmowę? Jakiś taki sposób zgasić go, tak? I jemu się odechce na długo zaczepianie was. A w pracy, jeśli chodzi o zebranie, załóżmy, tak, jest tam jakieś zebranie współpracowników i ktoś was krytykuje, tam coś mówi, że nie tak robicie, czy jeszcze coś tam nie tak wykonujecie, czy tam różne mogą być zarzuty, to tutaj też nie odpowiadamy, nie tłumaczymy się, zapomnijcie w ogóle o to, żeby się tłumaczyć, wy już nie jesteście dzieckiem, już nie macie 5 lat i nie ma nad wami mamy, wy nikomu nie musicie się tłumaczyć, tego się trzeba nauczyć po prostu, tym bardziej tłumaczyć się można wtedy, kiedy czujemy się winni i wiemy, że zawiniliśmy, niechcący na przykład, tak? No i to nie tłumaczyć, tylko przeprosić szczerze. To jest inna sytuacja. Natomiast jeżeli ktoś was atakuje, to mowy nie ma o tłumaczeniu się. Unikać konfliktów jak najbardziej, ale nie w ten sposób, że się podlizywać, pozwalać siebie stawiać na pozycji zdominowanej i tak dalej. To będzie powodowało tylko eskalację konfliktu, na odwrót, bo ta osoba następnym razem jeszcze bardziej się posunie, jeszcze bardziej będzie przekraczała wasze granice, tak? Co można odpowiedzieć koledze, który zarzuca nam coś tam krytykuje jeszcze w obecności innych, tak? Jest kolejna technika. Nie będę stosowała tych wszystkich nazw. No dobra, to jest koktajl Molotowa-Ribbentropa taki. Są różne śmieszne nazwy. Nie, wtedy należy po prostu nazwać po imieniu to, co on robi w tej chwili. Czyli kolega nas atakuje, krytykuje, podważa nasze kompetencje, patrzymy się na niego absolutnie spokojnie i pytamy się, aha, to ty teraz próbujesz zdeprecjonować moje umiejętności, tak?
ty chcesz dowartościować się moim kosztem, może popsuć mi humor, może zobaczyć, sprawdzić, gdzie są moje granice. To jest taka jakaś twoja technika, tak? To ciekawe. W ten sposób. I wszystko, co mówimy, musi być powiedziane, powinno być powiedziane szczerze, z takim zaciekawieniem. Ale to teraz to, co ty robisz, co ty to robisz, jak to się nazywa? To jest ta technika, tak, żeby zdominować mnie, tak, żeby podważyć, żebym się ja poczuł lepiej, tu przy wszystkich zwłaszcza, tak? No to jest ciekawe. I wtedy ta osoba, zachowanie, które nazwaliśmy po imieniu, które określiliśmy, i zwłaszcza jeśli strzeliliśmy w jej cel, ona przestanie nas krytykować, ona nie będzie mogła więcej powiedzieć ani słowa, ją po prostu zatka, dlatego że cokolwiek ona będzie mówiła dalej, gdyby chciała krytykować dalej, no to już zostało nazwane, zostało jakby określone. Ona po prostu, albo on, tak, po prostu nie będzie mógł nic powiedzieć, bo no nie będzie się uśmieszał. To jest zbyt, będzie oczywiste. Co jeszcze, jaką jeszcze techniką można się tak podzielić na szybko, bo czas nas ponaglia. Czyli pytamy się, co ktoś, kto nas krytykuje, chce uzyskać. Chce nas dominować, wyczuć nasze granice, czy dowartościować się, i chwalimy, że to jest bardzo interesujące i ciekawe. Tak? I teraz co jeszcze możemy zrobić? Możemy zadawać też różne pytania. Tak jak mówiliśmy, tak, że jak powinna wyglądać. I to może być dosyć krótkie i dosyć taka szybka odpowiedź na różne takie jakieś tam szybkie sytuacje. Na przykład ktoś zaczyna mówić do was, do państwa, ma pan brzydki krawat, tak? Albo zachowuje się pan nieprzyzwoicie. To można się spytać, ale najważniejsze, żeby się pytać szczerze, a przyzwoicie to znaczy jak? A co znaczy przyzwoicie? Tak? A dlaczego pan uważa, że nieprzyzwoicie się zachowałem? Z czego to wnioskuje? Tak można, ta technika jest też przydatna do pracowników w sferze usług na przykład, tak? Albo w sklepach, kiedy jest taki wredny klient, taki wątrobowiec, który będzie przychodził, coś tam pouczał, albo coś tam się wymądrzał, albo niezadowolony, albo taki oczekiwacz na jakieś gratisy, to można zadawać, można go pozbyć się w ten sposób właśnie, takim zadawaniem pytań. A dlaczego pan uważa, że ten sprzęt jest niedobry, tak? Stosował go pan, tak? A w jaki sposób pan go zastosował? A co? I jak najwięcej jemu po prostu się znudzi i ten cały, ten zaplon po prostu już zgaśnie i jemu się odechce. Słuchajcie, ale tak reasumując, co jest kluczowe w rozmowie, w konfrontacji może z człowiekiem chamskim, z człowiekiem, który próbuje nas zmanipulować, zdeprecjonować, popsuć humor i dostosować i dowartościować się naszym kosztem. Najważniejsze jest nie odpowiadać na pytania, na odwrót przekierowywać to, co on kieruje w naszą stronę, na niego. Nie tłumaczyć się tylko ten, kto zawinił. Pamiętać o tym, że możemy robić to, co leży w naszych granicach, no to jest przy okazji też nauczenie się tego. To trzeba po prostu wyćwiczyć sobie, rozumienie własnych granic, na ile sobie możemy pozwolić. My nie możemy, jak pięcioletnie dziecko, każdego stawiać nad sobą. Krytykę od każdego, od osoby nawet, której my nie znamy, przyjmować jako określenie czy charakterystyka siebie. Nas nie powinno obchodzić, co inni myślą o nas. Niech myślą, co chcą. My mamy własne zdanie na swój temat. Ja mogę ważyć mandarynki tyle, ile chcę, bo ja stałam w kolejce, teraz jest moja kolej. Ale to jest akurat taka cecha na Ukrainie. Zawsze w kolejkach każdego ponaglia. To jest, ja tego w Polsce nie spotkałam się z czymś takim. Więcej kultury akurat pod tym względem w Polsce.
Ja mogę robić to, co ja robię, tak długo, jak ja chcę. Ja przecież nie robię tego celowo długo, tak? I pamiętać o tym. I nie wolno po prostu, jeśli ktoś jest taki agresywny czy chamski, nie wolno po prostu pozwalać, oddawać mu od razu władzę nad sobą, tak? Przepraszać czy starać się go dowartościować, pokazywać mu, że tak ze mną można. Ani z obcymi ludźmi, których nigdy nie spotkamy, nie wolno tak się zachowywać, ani tym bardziej z osobami bliskimi. Dlatego, że każde oddawanie swoich granic dobije, posuwa nas do ściany i w końcu po prostu zabiorą nam cały ten teren. Jeśli kogoś już puściliśmy na nasz teren, oddając granicę, to ten ktoś będzie się posuwał coraz dalej. Dlatego nie wolno. Zawsze trzeba pokazywać własne granice. I to nie jest niegrzeczne, to jest właściwe. Tak? Nie. I tak, co jeszcze? No bojowe NLP nie ruszamy, chociaż to jest też bardzo ciekawy temat, może kiedyś go poruszymy. Ale to też na pewno będę musiała mówić to tak, żeby nie nauczyć, żeby tam tylko pomóc. Dobra, kochani, to ja myślę, że na dzisiaj wszystko. Mam nadzieję, że napiszcie proszę pod dzisiejszym wideo, czy odpowiedziałam na pytania tych dwóch pań. Te dwie pani proszę o skomentowanie, czy przydała się odpowiedź, czy coś wyciągnęliście z tego dla siebie. I proszę też każdą osobę, żeby zastanowiła się nad tym, co usłyszała dzisiaj, co ona bierze dla siebie. Bo każdy widzi coś, co jemu, dla niego jest przydatne, tak? Każdy z nas. I chciałam jeszcze bardzo podziękować. Wczoraj oglądałam, nie wiedziałam, że jest taka funkcja. Dziękuję, na tym pomagam.pl i zobaczyłam i komentarze, odpowiedziałam na komentarze i wysłałam podziękowania. Bardzo Państwu wszystkim dziękuję, kto pomaga i wspiera to moje pomagam.pl. Zrobiliśmy z córką, to znaczy córka, nie my z córką, tylko ona wesołe ogonki i na tym kanale będziemy wrzucać różne nowości o naszych podopiecznych. Niestety będzie to dosyć rzadko chyba, bo zawsze jest to możliwe wtedy, kiedy jest kiedy córka jest po prostu tu ze mną, bo to ona jest tym fotografem i tak dalej. Bardzo dziękuję w ogóle za każdą wpłatę na to pomagam.pl. Jestem tak samo wzruszona, jak ktoś wpłaca 1 zł, jak ktoś też wpłaca tam 500 zł. Wzrusza mnie to jednakowo, bo liczy się dla mnie ta chęć po prostu. Ja widzę w człowieku tą chęć pomocy i każdy pomaga na tyle, na ile może. I to jest najcenniejsze. W ogóle ta sama ta chęć, tak, że ktoś czuje tą potrzebę i to jest w ogóle fantastyczne. I co jeszcze chciałam powiedzieć? Tak, zawsze zapominam, proszę dawać łapkę w górę, subskrybować kanał, wypowiedziałam to słowo w końcu. I co jeszcze? Pewnie zapomnę. Zawsze jak oglądam swoje wideo, potem widzę, jak dużo powiedziałam nie tak, jak należy, nie bardziej precyzyjnie i można było to zrobić lepiej, także zawsze jestem niezadowolona. Natomiast bardzo Państwu wszystkim dziękuję. Piszcie w komentarzach, śmiało proszę zadawać mi pytania, jeśli coś jest niezrozumiałe na wideo. W naszej sytuacji to nie będzie moja próba dominowania Państwa. Zadawać pytania, aha nie, to Państwo mnie dominujecie, już się sama pomyliłam. To Państwo mnie dominujecie, jeśli zadajecie mi pytania, a ja się tłumaczę. No, także zadawać pytania można śmiało i nawet zachęcam Państwa do tego. I na takie najfajniejsze pytania, które mi się najbardziej spodobają, będziemy rozmawiać w następnych wideo. Tak, no chyba to byłoby wszystko na dzisiaj. Pozdrawiam wszystkich bardzo gorąco wraz z moją pomocniczką, która tu przysnęła. Beliuś. Chodź. Pozdrawiamy wszystkich Państwa. Zasnęliśmy. Do widzenia, kochanie, wszystkich kocham, przytulam, do zobaczenia, pa!